Oddał, bo już za 3 dni zalega. Już lecę. Będzie grosza ureguluje. A będzie trzeźwy, to mowy nie ma. Przecież mama go zna. No, no i nic. Nie krokodyl, nie żyrafa, jednak pożyteczne zwierzę. Czci odmiennej, razem z pierzami było, nie było. Nie 5 złotych, nie 3 złote, tylko 1 złoty. Oryginalny gołąb Krakus, ptaszyna miłosna, tudzież do wrąbania w rosołę. Nie 5 złotych, nie... Zmiata już się nie ma. Nie 5 złotych, nie 3 złotych. Amerykańska automata do wieszania. Instrument, który nie niszczy, nie zgniata żadnego krawata. Nie jak ten zgłosi. Proszę bardzo. To jest zdechły. Ale nie przeszkadzaj. Amerykańska maszyna dla ostrych. Zaraz. To jest zdechły. Dobry, chcesz ze mną uciekł. Majusia, zaciekaj! To ci pomogę. Zmiataj stąd. Odważ się, ty dziadu Kalwarii. To dziad. No. Antekski. Maglarka powiedziała, że to miłość. He. Tylko nie he. Maglarka się na tym zna. A trzeba ci wiedzieć, że teraz już mam fundament na ognisko domowe. Dostałeś robotę? Tak, od wczoraj urzęduję u malarza. Funtlami mam do czynienia. Tak, ale z takimi dużymi, do zamiatania. Uważasz, Maniusiu? U malarza posada niepewna, pak umrze. Co w takim razie tu robisz? Dlaczego nie przy pracy? Szef wyszedł, ja tymczasem wyskoczyłem na rynek, żeby sobie coś... Maniusiu, idziemy. Lewa! Maniusiu, cyk, Maniusiu, achujesz do mnie, że aż strach jak masło do chleba, jaska do nieba. Maniusiu, joj, Maniusiu, ho, Maniusiu, będę fajny chłop, więc zajdziu baluba i moją miła bądź. Nie dla sobie, panie, dla chłopca szpyrka, kto by sam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby no lubi, a trudno zerka, mnie nie weźmie na ten plan. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla ptakiu wasza, nie dla kota szperka. Może z inną uda się, ze mną nie. Maniusiu, niech nie ścisną drzwi, królewski dom urządzę ci na obiad bany, a puchni dywany. Maniusiu, jak mi serce dasz? Królika lisa, usz i strój się dziewoją, lecz moją miła bądź. Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota szpyrka, kto by tam uwierzył wam, każdy chłop to taki sam, niby jedną lubi, a na drugą zerka, mnie nie weźmie na ten bas żaden z was. O nie kochanie, to nie bujanie, to najszczersza prawda jest. Nie dla psa kiełbasa nie dla chłopca szpyrka. Może z inną uda się, ze mną nie... Zamknij drzwi. Hrabia, może byś ty zamknął. Dzień dobry, panowaniu, dzień dobry. Panowie, do roboty. Tak jest, panie gospodarzu. Tak jest, piwo nalewaj, bo ja ciebie naleję. Tak jest. My chcemy piwa, 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 piwa. Wiecie, co się stało? No co takiego? Wczoraj miały się odbyć moje zaręczyny z Dzidzią Krześniewską. No i co? Nie odbyły się. Czemu? Bo zapomniałem pójść. Wyobrażam sobie jego opiekuna. Będzie wściekły. Nie mówcie mi o nim, dobrze? A jak ci powie? Albo bierzesz Dzidzię, albo cofam pensję. To co? To powiem, że wolę odwrotnie. Że cofam Dzidzię, a biorę pensję. Panie Gomułka, dla mnie małe marcowe, do ogródka, dobrze? Tych jedno. Dla mnie tyś jedno ładnie nalane i takie z fałsz. Czego się śmiejesz, czego? Do ogródka, no. Tyk, no, co? Mój szef miał mu rano farby kupić, no i... Czuje, że pan sekretarz od swojego pryncypala dostanie po mordeczce, to? Chodź, wiemy. Antoś! Zaczekajcie chwilę. Zainkasuję porsiaki, to pójdziemy razem. Nie, ja właśnie muszę pójść do domu, bo muszę do południa przerobić portret na Launcha. Buja cię, Maniusiu, buja. Chodźcie znowu, ja buja. Ale ja już właśnie przed chwilą zobaczył tu swojego szefa. Nie, Maniusiu, nikogo nie widziałem. Co? Dajcie spokój, chłopacy, ciągle byście się tylko bili. Ja się biję, skądże znowu? Ty! No, tylko spokojnie. Chodź na ulicę, to pogadamy. Tak, wynoście się już. A ja ci mówię, że się z tego nie wykręcisz. Nie wiadomo. Niech łyżeczka mi wywróży. Uwaga. Jeśli upadnie tak, żenię się. Tak, nie ożenię się. Uwaga. Chodźcie, chłopcy, patrzcie. Nie ożenię się. A co to znaczy? Co panowie zwariowali? W zupełności w ten czas? Nie, tylko nie ożenię się. No więc nie ożenię się. No zresztą ludzie to nie przyjdzie. Ludzie muszą się dobrać. Naturalnie. Dajcie spokój z solowaniem się, dobrze gorąco. Piwa się napijemy. My chcemy piwa. Piwa, 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 piwa. Ostrożnie, panie Gomułka. Ja też ostrożnie, ale to ciężkie jak diabli. Może ja pana wyręczę. Ale to trzeba umieć, pan. Ale Maniu, no jak... Ale wylejesz, dziecino, wylejesz i 2,50 diabli wezmą. Niech pan pozwoli. O, proszę. Tylko bez gimnastyki. To się nazywa zręczność. Duch, dziewczyna. Tak jest, panie gospodarzu. Ja wiem, że tak jest. Ja się nie pytam. A, co widzę. Panna Mania bawi się w kelnera. Dzień dobry, panie Majcherek. Ja bym też wypił jeszcze jedno piweczko. Własnoręcznie nalane będzie mi lepiej smakowało w zupełności w ten czas. Proszę bardzo. Wprawdzie nie ja nalewałam, ale proszę bardzo, proszę. Już lecę. Prawa do wszystkich gadów słowo daję. I w ogóle pójdę do właściciela i powiem mu, że... Co pan powie? Że panienka jest najładniejszą dziewczyną pod słońcem. Ja bardzo pana przepraszam, ale tak się spieszyłam, że tata sama by tego wyleciała. Tak, wyleciała, a ja jestem zupełnie mokry. O, bardzo przepraszam. przepraszam. Zaraz przyniosę inne piwo. Oj, tu. Gdzie? O, tu, mokry, tak. Oj, tu. O. Oj, tu. A teraz trzeba przeprosić. Przepraszam. I zaraz przyniosę inne piwo. Skandal! Jakim Złotogórski nie pozwolę na coś podobnego. Czekaliśmy na ciebie 2 godziny. Zapominał o własnych zaręczynach. No mów. Mów, jaką znowu bajeczkę wymyśliłeś na swoje usprawiedliwienie? Żadnej. Po prostu nie kocham panny Dzidzi i nie ożenię się z nią. Ożenisz się. Ty obiecałeś i ja. Słyszysz? Ja obiecałem. Jutro niedziela i jutro wieczorem zaręczysz się z panną Dzidzią oficjalnie. Rozumiesz? Moje uszanowanie. Moje... A idziesz. Oh. Niby złociaka zawsze się od naszego pana opiekuna dostawało. A dziś pokrzywdzony jestem. No ale się mówi trudno. Już ja wolę złociaka stracić, niż byśmy się mieli z niekochaną panną Dzidzią ożenić. No nie, panie szefie. Ojej. To przecież nasza Mania. To znasz ją? Siwi. A kto to jest? No jak to? Mania, córka pani Maciejowej, Dzierwańskiej. Ma własny stragan na rynku. Maniusia. Ej. Dzień dobry, panie Majcherek. Dzień dobry, pani Maciejowo. Jakże żółweczko, jak interesy. A no, pluski, minuski, owszem, nie powiem. Ale co dla człowieka znaczy moneta? Kółko, czyli zero. Skoro się nie ma własnego ogniska w zupełności. Nie uważa pani Maciejowa? Bo to w małżeństwie i chłop ma oparcie żeńskie i baba męską plus minus podporę zupełności w ten czas. No i jakże się zapatruje pani Maciejowa na to małżeństwo? Owszem, nie powiem nie, bo bym zelgał. Pan Majcherek człowiek porządny, nie żadna tam łachudra. Tak? Bo to i były pisarz gminny z odpoczynku. A to, że pan Majcherek nie ma dyplomowej koncesji na adwokaturę, to do małżeństwa nieważne. Ale czy Mania się zgodzi w ten czas? Dziewucha się tylko ucieszy. Będzie bardzo zadowolona. Nic przeciw panu Majcherkowi nie ma. Uch, jak ognisty. Aż my ciarki przeszły względem przyszłości. To dla was, Majchereczku. A jutro proszę do nas na kwaśne mleczko z kartofelkami. Do widzenia, Majchereczku. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Morowy chłop. Stary babsztyl. W zupełności. Moja. I 10 tysięcy. Panie gospodarzu, proszę na chwilę. Panowanie. Dzień dobry. Proszę pana, gdzie jest ta panienka, która mi wczoraj pofarbowała ubranie na piwny kolor? A jeżeli pan dobrodziej miał jakieś koszta z praniem, to ja bardzo chrycę. Nie. Pani dobrodziej, ja bym nie chciał. Ja nie mam żadnych pretensji. Chciałem się z nią zobaczyć. A, rozumiem. Nie, pan mi. Tu na ten dobrodzieju tu mieszka niedaleko. Wierzniewska 6. Pójdzie pan tak prosto, potem na lewo i ze dwa razy się pan zapyta i już potrafi. Ja Dzierwańska. Maria Dzierwańska, Wierzniecka 6. O, to jedziemy, panie, z radio. Nie, proszę zatkać na mnie. Ja sam pójdę, przejdę się trochę. No, ale co? Czasem piweczko. Czekaj pan, potem pan będziesz wycierał wąsy. Szczęście. No, dziś da. Bardzo przepraszam, ja nie chciałam. Ja myślałam, że to... O, nic nie szkodzi. Tylko muszę ubranie osuszyć. Pozwoli mi zejść do środka, trochę podeschnąć. Bardzo proszę. Aha. Czy pani tak wszystkich oblewa, czy tylko mnie? Kiedy ja naprawdę nie chciałam. Nie wiem, jak pana przeprosić. A ja wczoraj czekałem na panią. Jeszcze wróci. A może pan lepiej zdejmie? To ja wyniosę na słońce, prędzej wyschnie. Tak, rzeczywiście. Kogo? Neptuna. Kto to taki? O, taki jeden jegomość. Nie. Proszę pani? Tam. Aha. Okej? Okay. Ale pan się na mnie nie gniewa, prawda? Kiedy właściwie to ja się wcale na panią nie gniewam. No ale jak pani chce tak gwałtownie mnie przeprosić, to proszę. O tak, bardzo, bardzo przepraszam. Panu Maniu, takie przeprosiny to się nie liczą. Proszę. Proszę pana, a przepraszam, czy pan mnie? No, Maniu. A, trudno. Nie trzeba było mnie wodą oblewać. I właśnie chciałbym, żeby zaręczyny odbyły się jak najprędzej w czas. A co to? Co? Czyja to garderoba wisi na sznurze przed domem? A czyjażby, pewnie moja. To pani Maciejowa w spodniach chodzi w zupełności? Nic, a nic nie. Może tam jaki mężczyzna jest? Ale o, panie Majcherek. A? W zupełności. Nie rozumiem, coś takiego. Mnie się widzi, że coś tu nie w porządku. Ja to? Na pewno w domu nie ma nikogo w zupełności. Jakże można? Czy ja wyglądam na taką? No zresztą, jeżeli pan Majcherek zazdrosny, to proszę wejść i sprawdzić. To właśnie przybrałem sobie troszeczkę ubranku, bo mi się zaklejstrowało. Wyschło. Zaraz przyniosę. Proszę, proszę. Mama. Maniu. Mamy gościa. Dzień dobry, panno Maniu. Dzień dobry. Ślicznie pani dziś wygląda. A nóżki jakie zgrabne. Zobaczcie śliczną. Ale o, panie Majcherek. Maniu, pomóż. A może pan lepiej usiądzie? Proszę. Siadam w ten czas. Mamy mleczka z złoto. Dziękuję. Maniu, bierze. Hej, Antoni. Co? Do Mani przyszedł jakiś laluś. Rozebrał się do Adama i jeszcze Mania to ubranie wyniosła. Bujaś brachu. No widzisz przecież. Bałem się, żeby Maciejowa nie zrobiła Mani jakiejś draki. To powiedziałem, że to moje ubranie. Nic nie kapuje. Ale bądź głupi, masz to ubranie. Idź do szopy i zaczekaj na mnie. Ja tam sprowadzę tego faceta, to z nim pogadam. Zobaczysz. Ja też z nim pogadam. Aż miło popatrzeć na taką buzię. Po prostu jak malowanka, obrazeczek w zupełności. Przesada, panie Majcherek, przesada. Ja nie mówię, że wy nie, ale tak zaraz obrazeczek. Bo ten kot. A to tam pannej Mani pokoiczek w zupełności. Mój. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem panieńskiego pokoiczku. Wyobrażam sobie, jak tam ślicznie w ten czas. No, Maniu, pokaż panu Majcherkowi. Kiedy tam nie posprzątane. Ale o, pan Majcherek wybaczy. A w zupełności, naturalnie w ten czas. Ładnie to pani, ładnie. Ładna chustka. Matka mi ją kupiła na imieniny. A czego to panna Mania tak ucieka ode mnie? No przecież nie zjem. Chociaż smaczna w ten czas w zupełności. No panno Maniu, no co jest? No. Panno Maniu, no. Już nic. Operę pan tu urządza, za halkę pan tu przyszedł. Dawaj ubrania. Słuchaj, co to za urocza dziewczyna? Niby kto tak? Mania, można się w niej zakochać do szaleństwa. To radzę się odkochać. I to jak najszybciej. Ty, co to za jeden antyk? Do wczoraj mój szef, a od dziś nieprzyjaciel. Co to znaczy? Znaczy się, że zgłaszam dymisję z posadu pana lakiernika i nie życzę sobie, żeby pan się koło Mani kręcił. Ani ja sobie nie życzę. A cóż wy macie za prawo? Ha? O prawie, panie pacykarz, lepiej nie gadajmy. O, ma pan dosyć swoich paniusiek w mieście i radzę panu po dobremu nie zaciepiać naszych dziewcząt. Bo inaczej ja za niego nie ręczę. Tak, ani ja za niego. No, a teraz spróbuj pan, żebyśmy pana więcej nie widzieli. Bo inaczej ręka, noga, mózg na ścianie. Tak. No. To ty, taki przyjaciel, dajesz mnie bić? No a ty? No, uderz, no, uderz, no. Uderz ty, no. Ty pierwszy. No spróbuj. No, spróbuj, ty pierwszy. Jakrem mój ojciec, jakrem był po dziadku, a ja dorożkę z koniem ojcu wziąłem z spadku. I chociaż przez taksówki mam co dzień mniejszy dochód, ja nigdy nie zamienię fiakra na samochód. Mój koń to mój przyjaciel, nie żadna tam maszyna. I kocha mnie jak ojca, a ja go tak jak syna. Kto z nami jechał chociaż raz, ten nigdy już nie zdradza nas. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz. Nie pędzi jak czar, fiakier ma czas. Swobodnie, wygodnie, o tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Te modne wynalazki, te różne winy, to wszystko diabła warte. Tak samo jak maszyny, kiełbasa, kielich wódki i piwo, proszę panu. To lepsze witaminy od wszystkich aeroplanów. I niech tam sobie mówią, że niby dziś kultura. Widocznie jajko chce być mądrzejsze dziś niż kura. Gdy chcesz, to samochodem jedź, lecz jeśli pragniesz frajdę mieć, bierz fiakra, nie auto, bo konik nie gaz, nie będzie jak ciar, fiakier ma czas, swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Bo fiakier nie auto, a konik nie gaz, nie będzie jak czar, fiakier ma czas, swobodnie, wygodnie, tak jedziesz przez świat, jak jechał twój ojciec, twój dziad. Co jest? Co jest? Dancing? Do roboty marsz! Do kuchni! No, płacić. Ile się należy? Nie, głupstwo. Pomidory, wódka, wędlina. 7,80. O, przepraszam, przepraszam, ja fundowałem, ja płacę. Nie. Nie, absolutnie nie, ja fundowałem. No jak nie, to nie. Proszę, płacę rachunek, proszę resztę. Dziękuję. Proszę, resztę. Dziękuję. Wszystko uregulowane. Wszystko płacone, wszystko w porządku. To dobrze. Tylko się z przyjacielem pożegnam. No, Gomułka, daj buzi. Buzi. Panie F, panie Fiakier, z gospodarzem się pan nie pożegna? A rzeczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przecież to pan miałeś wyjść, nie ja. Rzeczywiście. Do widzenia. Niedobrze. Zalał się Hitlery. Wiele bardzo mądry człowiek, taką złą nawet miał, że jak tylko drzwi zobaczył, między drzwi ten palec pchał. Ten ktoś drzwiami nagle trzasnął, było to pewnego dnia i z jednego jego palca się zrobiły nagle dwa. Ho, 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 bo... Z tego taka jest nauczka, którą każdy przyzna mi. Jeśli nie chcesz mieć paluszków szczęść, nie pchaj palcami w drzwi. Tara, jak się laleczka bawi, tara. W gardzionku zaschło, można powiedzieć. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wychodzę na wódeczkę za chwilę. Dobra, klawo. Smacznego. Uwaga! Na ulicy dwóch facetów między sobą biło się. Ten podbiega trzeci facet, tamtych dwóch roić chce. Wtedy tamci dwaj faceci na trzeciego tego buch. I faceta tak pobili, że jak dynia facet spuch. Proszę bardzo, wszyscy się śmiać. Laleczka też. Nie, to nie trzeba. Z tego taka jest nauka, którą każdy przyzna mi. Jeśli chcesz pan spuchnięty być, nie pchaj palca między drzwi. No i co? Nie, no cóż Majsterkerek tak się do ciebie przylepia, jak piasek do mokrej ręki. Głupieśnie do mnie się przystawia. Tak, a do kogo? Przecież nie sama z nim siedzę przy stoliku. To jego szczęście. A z daleka to tak wyglądało, jakbyście ze sobą kałem, kiedy cię obejmie i pocałuje. Zabiłaby Majcherka, gdyby cię pocałował. Bój się Boga, dziewucho. Za całusa zabijesz. Słychać na to rzeczy. Tak, pani Pipcińska. Gdyby mnie pocałował, zabiłabym go. Becztyk bym z niego zrobiła. Za całusa becztyk. Nie bój się, nie pocałuję. Nie o tobie myśl, Susiu, o tym. Kiedy muzyczka gra poleczkiem, mruki zaraz oczkiem na swoją dzieweczkę i podejdź z fasolem elegancko, ukoń się żarmancko i zawalę raz, dwa, trzy, wszyscy tańczą. Siu, i ra, ciach, ciach, i troszkę wylewu, hop, siu, i ra, ciach, ciach, nieco ma siły, ukoń się żarmancko, zawalę raz, dwa, trzy. Proszę, proszę, wszyscy pary tańczą. Ale weselutko dzisiaj u was? Tak, dzisiaj u nas wielka zabawa, panie mecenasie, tak? U nas dzisiaj są występy. Tylko miejsca nie widzę. A, znajdzie się, panie radco, miejsce. Tak, no to chodźcie. Gwarantuję wam pierwszorzędną zabawę. Kiedy muzyka na poleczkę, drugi zaraz kończy męczkę. Pan Kapuściński, fala! Jaka liczna? Nie powiem. Słucham. Co? Idiota. Popatrz. Ale nie szynka, mania. Mania? Musimy pilnować Mańki, bo ten pacykarz gotów jej w głowie zawróci. Ale znając mnie, wątpię, żeby Mania chciała na niego nawet spojrzeć. Ciebie? Frajerze, przecież Mańka za mną to aż piszczy. Ja tylko palcem kiwnę, a Mańka welonik nałoży i za mną do ołtarza poleci. A żeś ty gołębiami nieszlachetnymi karmiony. Przecież ona nie ślepa. Za takiego lamagę pójdzie. Kto lamaga? Kto lamaga? Ty! Proszę państwa, uwaga! Silencjum, dziękuję. Szanowna publiczność, oto za chwilę odbędzie się wybór Królowej Przedmieścia. Uwaga, uwaga! To się okaże dżentleman i kawaler i zakupi tę oto figurkę gipsową, będzie ją mógł zaofiarować swojej damie. Dama ta znowuż, która tę figurkę otrzyma, zostanie automatycznie Królową Przedmieścia na rok bieżący. Cena wywoławcza 2 złote na więcej, a na pan! 2,50. 20 złotych. Co? Zgubiłem. 3,50. Dziękuję wam, dziękuję. 3,50 po raz pierwszy, proszę. Dobra, panowie, nie tak prędko. 3,70. A idzie pan. I miało, nikt za to w kryminale siedział nie będzie. Proszę bardzo, 3,50 po raz pierwszy. Niech się tam potargują, a figurę ja kupię w zupełności. I z mojej ręki wybrana będzie królowa w ten czas. A światowy człowiek jestem. I wiem, co się plus minus k damie należy w zupełności w ten czas. Po raz 80. 4 złote! 4,50! Stary, kup mi te figurkie. Muszę zostać królową przedmieścia. Ale ja nie chcę być królem. Żałujesz pan? Nie żałuję, ale szkoda. Knero, proszę. Nie żalować mamowi dla swojej wymarzonej. Proszę. Zaraz. Dawaj, no masz jeszcze coś drogo. Chcesz, no kup mi, kup se. 10 złotych. Ja podbijam o 2. Grosze. To Helcia będzie królową przedmieścia. Będzie. Koleżanki popękają z zazdrości. 20 złotych. 20 złotych daję. Proszę, za drogo, trudno. 20 złotych po raz pierwszy. No? No, panie radco. Jedyna okazja, żeby zdobyć względy ukochanej kobiety. Było, nie było. Albo się kocha, albo nie. 20,5 w zupełności. Dzięki. 20 złotych 50 groszy po raz pierwszy. 50! Co? 50? Panowie, żartować nie można. Kto? Kto powiedział 50? Kto? To pan powiedział 50 złotych? Tak. Uprzedzam, że cofać się nie wolno. Nie mam zamiaru. 50 złotych po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Proszę. Dziękuję. No a która z pań będzie królową? No bo trzeba ogłosić. Ja, Zygmusiu, będę królową, ja. A może ja? Przepraszam, to która z pań jest królową? Pani. Proszę pana, w ten czas. Przepraszam, jak godność? Mania Dzierwańska. Dziękuję. Uwaga, proszę państwa. Mania Dzierwańska zostaje królową przedmieścia na rok bieżący. Uwaga! Uwaga! Szanowna publiczność, oto obecnie według programu fundator oraz jego królowa odtańczą królewskiego walczyka. Muzyk annoncé! Nie będzie tańczyć. Co? Tak. No proszę pan tak ze sztywniach pół koszulek. Ola! Panie ładny, wolnego! Czego chcecie ode mnie? Chcemy, żebyś pan stąd jak najprędzej wyfrunął. Tak, a Maniusia ze mną zatańczy. Nie zatańczy. Ze mną będzie tańczyć. Brać go! Dajcie spokój, czego chcecie od niego? No Maniusiu, no nic takiego, oni mu tylko tłumaczą, o co się rozchodzi. Puśćcie, no, nie, no puśćcie. Maniuśka, no. Już się robi, panie gospodarzu. Opój z ramion me blade usta daj. Ustalam go, jak Grabowski. Serwus. No jak się czujesz, co? Ale twój opiekun się ucieszy, co? A? No, przyszły teść też będzie bardzo zadowolony. To co? Jak to, nie czytałeś gazet? Nie. Nie czytałeś? To zobacz, jak nas opisali. Walczy na nożu o swoją kochaną. Jak twierdzą wtajemniczeni, Dębski jest zakochany w pięknej mani, zwanej Królową Przedmieścia. Proszę. He? To skandal, proszę pana, proszę pana. Ten pański wychowanek, zamiast przyjść wczoraj na swoje zaręczyny, poszedł między Andrusów i tam bił się z nim jak ostatni parobek. Proszę pana, proszę pana. Co za maniery, co za wychowanie. Proszę pana, proszę pana. Ależ panie Krześniewski. Co? Niechże mi... Proszę pana, proszę pana. I o kogo się bił? O jakąś tam... A co bił? Wiedzą, co to za jedna. Proszę pana, proszę pana. Mój przyszły zięć nożowiec. No tak. Wczoraj dźgał Andrusów, jutro dźgnie mnie, to jest dźgnie mnie, pojutrze Dzidzi, potem pana, bandyta. Proszę pana, proszę pana. Gazety na pewno przesadzają, panie dyrektorze. Możliwe, że zupełnie przypadkowo zaraz się pośród tych Andrusów i po prostu zamiast przyjść na zaręczyny, bawił się. Pięknie, jak ostatni łobuz. Proszę pana, proszę pana. Panie dyrektorze... 4 razy odkładaliśmy zaręczyny. Za każdym razem wymyślił coś innego. Z tego jasno widzę, że on mojej córki nie kocha. Kocham. Nie pierwszy raz mówi pan to słowo kocham. Jakże mogę uwierzyć? Ja prosta, biedna dziewczyna, a pan artysta bogaty. Tak już jest, że zawsze ludzkie szczęście szuka najdziwniejszych dróg. Gonisz za nim. Ono zaś najczęściej leży, cóż, u twoich nóg. Jeśli człowiek w dobrej chwili poszedł na chwili, wtedy los mu daje wszystkie skarby, jak mi ciebie właśnie dał. Wystarczy jedna chwila, by najszczęśliwszym być. Tak. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem spleć. A gdy się splotą miłością złotą, bo życie ma już sens. Serce zawsze takie jest lękliwe. Tak się boi dobrych snów. Głośno wołam, że są nieprawdziwe. A cichutko prosi mów. Bo ono przecież na tę chwilę czekało dni i nocy tyle, aż dopiero dzisiaj zrozumiało to, co świat od dawna wie. Że starczy jedna chwila, by najszczęśliwszą być. Wystarczy jeden uśmiech, by mieć dla kogo żyć. Wystarczy jedno słowo, by serce z sercem spleć. A gdy się splotą miłością złotą, bo życie ma już treść. Co dobrego może wyniknąć z takiego małżeństwa? Jesteście z innych światów. Powiedz, czy byłoby ci przyjemnie, gdyby ona na każdym kroku odczuwała różnice, jakie nas od niej dzielą? Takie niedobrane małżeństwo nie może dać szczęścia. I ja w twoim wieku, widzisz, 20 lat temu poznałem młodą, prostą dziewczynę z takiej samej sfery jak ta twoja Mania. Kochałem ją, chciałem się żenić, ale cóż, rodzina i wypadki tak pokierowały sprawą, że skończyła się tragedią. Umarła biedaczka. Zostało tylko dziecko, o którym nic nie wiem. A więc nic nowego pod słońcem. Co chcesz przez to powiedzieć? Że teraz ty będziesz powodem nowej tragedii. Postajesz na drodze naszego szczęścia. Słuchaj, chłopcze, byłem wówczas młody. Nie rozumiałem wielu rzeczy. A teraz ja jestem młody i nie chcę wielu rzeczy mieć. Oprócz jednej, że kocham Manię i to decyduje. Chłopcze. Zastałem pannę Dzierwańską? To ja. Chciałbym pomówić. Jestem Złotogórski, opiekun Zygmunta Dębskiego. Kubuś, proszę. Przepraszam, nieposprzątany. Nie spodziewałam się takiej wizyty. Proszę, proszę. Dziękuję, dziękuję. Chyba panienka nie przypuszcza, że Zygmunt poważnie oświadczył. Po prostu zdawało mu się, że to jest miłość. Chłopak młody, lekkomyślny. Chwilowy flircik bierze za uczucie. Takie małżeństwo z panienką mogłoby mu zepsuć całe życie, całą karierę. Z innych światów jesteście. Ani panienka nie potrafi dostosować się do jego towarzystwa, ani Zygmunt do rodziny panienki. Przykro mi o tym mówić, ale może się tak zdarzyć, że będzie się wstydził pokazać w towarzystwie ze swoją żoną. A przy tym Zygmunt ma już narzeczoną. Widzi panienka sama, jak lekkomyślny i niepoważny. Pan będzie spokojny. Nie stanę Zygmuntowi na drodze jego szczęścia. A pieniądze niech pan schowa. Proszę. Nic za Zygmunta, ani za jego uczucie nie zapłaciłam, więc nic mi się nie należy. Ale z moich pieniędzy nie obetrę. I powiedz mi, czy kochasz mnie, czy tak, no, czy, a niech to, niech ci do uwa wejść zupełnie. Aha, najpiękniejsza dziewojo, co władasz duszą moją, powiedz, czy kochasz mnie, czy tak, a idziesz ty, no nie bądź świnia, no. A może ci tak pomóc? Bo widzisz, bo może byś chciała, żebym ci tak zawsze pomagał, prawda? I w ogródku, i w chalupie, o. A może byś chciała, żebym ci tak całe życie pomagał? Stop! A my sobie jeszcze pojedziemy dalej. Nieszczęście chodzą parami. Czujesz, jak wrócimy po ciebie, to i my cię zaręczeni. No, to życzę wam szczęścia. Sobie też. Widzenia. Szczęść Boże, panie dziedzicu. No fiakiem, dalej jedziemy. Maniu, co tu dużo gadać, prawda? Chciałem cię prosić o te... No oto. Aniu! Chcę, żebyś mnie uczyniła najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Zostań moją żoną Masz tu kwiatki, przepraszam cię, masz tu kwiatki i niech ślub odbędzie się jak najprędzej. Chyba pan nie brał tego flirtu na serio, bo ja uważałam to za żart. Zresztą pan ma już narzeczoną. Ależ Maniu... A ja narzeczonego. Właśnie pan Kajetan przed chwilą prosił mnie o rękę i już mu ją oddałam. Ojej, jak to? Po prostu. Chyba rozumie pan mnie dobrze. Pan jest przecież człowiekiem inteligentnym. Człowiekiem, którego czeka kariera. Życzę panu dużo szczęścia, panie Zygmuncie. Z pańską narzeczoną. Tak. Więc pani ma narzeczonego. W takim razie ja życzę szczęścia. Maniusiu. Najpiękniejsza dziewoja. Co musisz doja, ty, co dusisz moja, co moją duszę, co władasz duszą moją i poeta! Pewnie przyszedłeś mi powinszować, co? Bo właśnie przed chwilą zaręczyłem się z Manią. Że ja? A no, niby że tak. Spóźniłeś się, kochaneczku, spóźniłeś się. Czego? Nie ma co dłużej zwlekać. Po prostu trzeba urządzić zaręczyny, dać na zapowiedzie i ślub. W ten czas w zupełności. Tylko, że jeszcze Mania się musi zgodzić. Rozumie się. Oczywiście. No, jakby się Mania dziś zgodziła, to jeszcze dziś urządzamy zaręczyny i w ten czas. No to ja lecę do Mani. Dobrze. Poczciwy z pana chłop, panie Majcherek. Żeby tylko pan był dobrym mężem. Tu, w zupełności. Późno. Widzisz, jak się cieszy z twoich zaręczyn? Lodwa. Maniusiu, co ci jest? A może my tak polecimy po pana Zygmunta? Nie chcę Zygmunta. Zostawcie mnie w spokoju. Nie, Maniusiu, to może najdziesz. Ty widzisz? Ja nic nie rozumiem. Maniu, chodź no tutaj. Mam coś ważnego do powiedzenia. No? Co ci jest? Nie, nic. Głowa mnie boli. A przejdzie. Chciałabym, żebyś była dzisiaj wesoła. Goście się zaraz zejdą, pan Gomułka, sąsiedzi. Potańcujecie sobie troszkę. Bo widzisz, pan Majcherek prosił mnie dzisiaj o moją rękę. Bardzo się cieszę, mamo. Ale będziesz musiała zaraz pójść do pana Majcherka, bo się uparł, żebyś mu osobiście, że się zgadzasz na nasze zaręczyny. Dobrze, mamo, pójdę. Ustawisz cudu. Zastoisz. Już idę, mamo. Kocham cię. La, 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 la. Proszę. A, powita. Śliczna panna Mania w moich skromnych progach. Czyż mam panu Majcherkowi powiedzieć? Proszę siadać. Proszę bardzo. A czy panna Maria zgadza się pluskni na małżeństwo w zupełności? Naturalnie. Przecież z pana to taki porządny, kochany człowiek. Naturalnie. Tu kancelaria nie bardzo posprzątana. Proszę dalej. Proszę. Proszę do mojego prywatnego apartamentu. Proszę. W zupełności. Plusk, minus. Bardzo się cieszę. Bardzo. Proszę, może panna Maniusia spocznie. Proszę bardzo. Może herbatkę. Nie, dziękuję. A może ciasteczka? Proszę. U mnie tak po kawalersku to nie bardzo. No ale jak będzie żona, to wszystko się zmieni, prawda? Ale teraz, kiedy panna Maniusia się zgadza, to ja muszę pani zdradzić wielką tajemnicę w zupełności. Dzieścia lat chowałem tę tajemnicę. Strzegłem jak oka w głowie. No ale dziś, kiedy już jesteśmy jakby jedna rodzina, to ja muszę pani powiedzieć wszystko. Ten czas. Nic nie rozumiem. Niech pan Majcherek mówi jaśniej. 50 tysięcy, rozumiesz? O co panu chodzi? 50 tysięcy w zupełności. Matka twoja umarła zaraz po twoim przyjściu na świat ten czas. Przecież ja mama. Dzierwańska? Wzięła cię na wychowanie. No zaraz wszystko zrozumiesz. Nie spodziewałaś się takiego posagu w zupełności. Posagu? Nic nie rozumiem. Było to 20 lat temu. Byłem wtedy sekretarzem z nimi. Matka twoja była młoda, piękna, tak jak ty teraz w zupełności. Ale widzisz, poznała młodego, bogatego człowieka. I plus minus ten czas w zupełności. I śpiewe moje państwo na zaręczynach. A zaraz... Ojej, pan Gomułka to ten. Nie przerywać, proszę, pijemy. Pijemy. Panowie, dlaczego panowie nie piją? Na zdrowie. No, a panie? Na zdrowie. Pijemy, pijemy. Czas robi swoje. Tak. Na pewno doczekacie się młodych. I dlatego chciałem dziś powiedzieć na ten temat 3 słowa. Wypijmy wódkę. A właśnie, że nie. To były... 2 słowa. A ja chciałem powiedzieć 3 słowa. Wypijemy 3 wódki. Nie, to niemożliwe. Możliwe i na wszystko są enty w zupełności. Kim była moja matka? Kto był moim ojcem? Niech mi pan da te dokumenty. Co tam dokumenty? Grunt 50 tysięcy. I grunt, że będziesz moją żoneczką w zupełności. Jak pan śmie? Proszę mi oddać te papiery. Papierów nie dam ci, rybeńko. Chyba, że mnie przeprosisz i pocałujesz. A cóżeś ty myślała, że ja z Dzierwańską chciałem się żenić? Nie, nie z tobą, ptaszynko, w zupełności buzi. Panie Majcherek, czyś pan wariował? No, panie Majcherek! No ja proszę! Hola! Panno Mary! Niech mnie pan zostawi w spokoju. Cudynka cała porwana. Proszę mnie puścić. Pani, co się stało? Proszę mnie puścić. Pani Pipcińskiej, Majcherka się pali. Majcherka się pali. Pani siadać. Pani siadać. Co się stało? Pani siadać. Co się stało? Nic. Co? Moja. Panie, co się tam stało? Majcherka się pali. Postawię na stół. Panie Gomułko! Majcherka pali się! Matko, proszę, pali nas! Prędzej, ludzie! Ludzie! Pali się! Maciejowa! Maciejowa, nie rozpaczaj! taka fajna zabawa, a tu nagle pożar i... Stary, nie pij, masz dosyć. Daj pokój, stara, ja mogę pić. Pamiętam, panie Andrzeju, 2 lata temu... Gdzie jest? Już wieku. Mama. A bo co? Pani Dzierwańska poszła, bo pali się i coś... Panie, ten dziecko drogie, co ci jest tu, panie, powiedz, co się stało? Dziecko drogie, no powiedz, zostawcie mnie w spokoju, no powiedz, kochana. Widziałam, proszę władzy, na własne oczy, jak Mania, niby Dzierwańska, wyleciała od niego. Nie było od Majcherka. I kto by to pomyślał, no, że to Mania, Maciejowa. A o co im poszło? Widziałam, proszę władzy, na własne oczy widziałam. No i co, pani Pipcińska, niech pani powie dalej. No i co? To ja mieszam zupę, patrzę, a tu krzyk, słyszę, a tu pożar na... Gdzie jest Maria Dzierwańska? Tam. Ale pani nie śmiać, Mania, dajcie pani spokój. Mania, to mówię, że Mania to Mania zrobiła. Już jak, Mania aresztowali. Mania aresztowali, obłasną ręce. Aresztowali. Ona jest, winna, niech ją porwuje, panie władzy. Nie to interes, winna czy nie winna. Ona jest niewinna. Niech ją porwuje, paniuśka, 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 łopaniuśka, paniuśka, wszystko będzie dobrze, paniuśka. Co za diabli. Co za diabeł tam o tej porze... Uspokójcie się! Zdawali Manię! Mówią, że kogoś zabiła! Nie, kogoś, tylko Majcherka. Nie zabiła! Nie, Mania jest niewinna. Zobacz! Zara, panie szepce! Czekaj! Poczekaj! Zaraz! Panie... Prędzej! Panie mecenasie, to ja nie do pana, to do niego, Gomułka. Błagam cię, musisz się ratować. Ona jest niewinna, ja głowę za to daję. Błagam, ja też. Błagam pana. A nie gadajcie wszyscy razem, bo nic nie rozumiem. Nie, ja nic nie rozumiem. Przyjdź jutro rano, to pogadamy. Panie sędzio śledczy, przyszła do mnie i zażądała pieniędzy. Ja naturalnie nie dałem, no bo się nie należy. Ona podbiegła do stolika, wyciągnęła woreczek, no i ucieka tęczem. No i ja naturalnie za nią. To ona siekierą czy innym łomem uderzyła mnie w lysinkę. Ja naturalnie zemdlałem w zupełności. I jeszcze mi dom podpaliła. A czy przedtem groziła panu kiedyś? Kto? No, Dzierwańska, Maria. Naturalnie. To bardzo często mi groziła. Podgrażała się, że mnie zabije. W zupełności ten czas. Kiedy? Ten czas. Aha, w zupełności. Bardzo ciężka sprawa. Wszystko przemawia przeciwko niej. Panie mecenasie, to może ja bym mógł za Maniu wiedzieć. Musisz się ratować, ona jest niewinna, ja... Tylko to będzie w mojej mocy. A może wam Mania coś mówiła, o czym zapomnieliście? Nie? No może wiecie coś o Majcherku, bo tu każdy szczegół jest bardzo ważny. Nic, absolutnie. Dzień dobry. Czego pan chce ode mnie? Przecież dotrzymałam słowa, zerwałam z Zygmuntem. Przychodzę tu jako pani adwokat. Podjąłem się pani obrony. Dziękuję. Nie chcę żadnej obrony. Uspokój się, moje dziecko. Twój żal ale uspokój się i powiedz mi wszystko dokładnie. Co mam powiedzieć? Przede wszystkim... Albo mi mama... Dzierwańska. Panu nie powiem. Nie powiem panu. Nikomu nic nie powiem. O, bo... Masz. Nie pójdę nikim. No, raz posłuchamy się raz swojej żony. Przecież ja tam nigdy nie wyszedł, jak się posłuchamy. A ty zawsze musisz się denerwować, Twierdzi z całą stanowczością, że oskarżona nic nie mówiła, kiedy świadek ją spotkał. Nie, nic. A czy była bardzo podekscytowana? Pod co? No, wzburzona. A owszem, faktycznie była podekscytowana, ale tylko w ubraniu. Jak to? Że sukienka była trochę zburzona, prawda? Trochę potargana. Ale ona to sama na sobie potargała. Ona jest niewinna, panie sędziu. Honoru daje. Niech ją pan puści. Zgadek jest z nim. Może iść. Proszę wezwać świadka Pipcińską. To świadek może powiedzieć w tej sprawie. Proszę prześwietnej apelacji. Własnoręcznie słyszałam na festonie u pana Gomułki, gdzie mnie za Królowę Przedmieścia mieli uskutecznić. Tylko że mój mąż fajklapa i dusi grosz i pożalował na moje urodę. A trzeba wiedzieć, wysokiej eksmisji, że mnie już od dzieciństwa nazywali ślicznotką. Spokój! Proszę o spokój, bo każę opróżnić salę. Święta racja, panie wysoki sądzie. Inteligentna puka, śmieją się jak głupia, powiada do Antka. Zabiję Majcherka, powiada, kiedy bądź jak mnie pocałuje, powiada. Żebym ta pypcia na języku dostała, jeżeli łże. To ja im całuję rączki. Całuję rączki. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Wysoki Trybunale, panowie przysięgli. Oskarżona Maria Dzierwańska przez cały dowodu sądowego nie wypowiedziała ani jednego słowa. Nie przypuszczam, żeby dziewczyna ta była uparta. Nie otworzyła ust, ponieważ nic nie ma na swoją obronę. Wina jej jest udowodniona. Zbrodnie zostały popełnione i muszą być ukarane. Dlatego żądam wyroku najsurowszego. Spokój. Zarządzam 30-minutową przerwę, po której zabierze głos pan obrońca. A wygląda to tak niewinnie. Te niewinne do najgorsze. Popatrz pani na mojego starego. Wygląda, jakby do 3 nie umiał zliczyć. A wczoraj to się tak znał, że pogotowie brzucho pompowało. Ciekawe, jak wyrok będzie. Bo ja wiem. 5 lat. A pan skąd wie? Stary praktyk jestem. Wie? Przepraszam. Ta twoja mania coś ukrywa. Nie chcę mówić ze mną. Bo mnie diabli mnie biorą. Władne towarzystwo. Proszę. Do pana mecenasa, to właśnie do tego, znalazłem te papiery, mania służyła, Dzierwańska. Ważne te papiery? Warto. Wiem wszystko. Czegoś ty mi o tych papierach wcześniej nie mówiła. Bo... Co? Pan? Pan moim? Tak, twoim ojcem. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, przed chwilą doręczono mi dokumenty nieznane mi dotychczas, a które całkowicie podważają zarzuty zebrane przeciwko oskarżonej. W imię sprawiedliwości wnoszę o wznowienie przewodu sądowego. Wniosek pana prokuratora w przedmiocie wznowienia przewodu. Pozostawiam to do uznania Trybunału. Wznawiam przewód sądowy. Udzielam głosu panu obrońcy. Wysoki Trybunale, panowie przysięgli. Stoi tu przed wami nie adwokat, lecz ojciec, który walczy o wolność i szczęście własnego dziecka. To? Nie. Tak jest. Maria Dzierwańska jest moją córką. Ojciec, jego córka. Niemożliwe, ja pokocham. Dowiedziałem się o tym przed chwilą, w momencie nader tragicznym, kiedy zdawało się, że wszystko sprzysięgło się przeciwko mojemu dziecku. Przed chwilą doręczono mi pewne dokumenty. W związku z tym pragnąłbym zadać kilka pytań głównemu świadkowi oskarżenia, poszkodowanemu Majcherkowi. Pan Majcherek zapomniał bowiem powiedzieć tu o rzeczach niezmiernej wagi. Wnoszę o ponowne przesłuchanie świadka Majcherka. Panie Majcher, co to? Co to znaczy? To pan bujał w śledztwie. Co wy chcecie w ten czas? Nie w ten czas, ale teraz. W zupełności. Proszę tu świadka Majcherka. Tylko mów prawdę, bo marmeladę z ciebie zrobimy. Uch. Przecież ja już wszystko powiedziałem w ten czas. W zupełności. Tak, wszystko. Wszystko, co mogło pognębić niewinną istotę. Wszystko, co podyktowała panu chęć zemsty. Składając zeznania, nic pan nie wspomniał o tych 50 i papierach, które wręczyła panu matka Mani na łożu śmierci, aby się oddał oskarżonej w dniu dojścia jej do pełnoletności. Nic pan nie wspomniał o swoich zamiarach małżeńskich, mających na celu zdobycie jej pieniędzy. No. Prawdę, Łajdaku. Panie obrońco, przywołuję pana do porządku. Powiem całą prawdę w zupełności. Panie Maniu, 20 lat czekałem. 20 lat chowałem te papierki. Panie Majcherek, podawałam mu pomoc. Panie Majcherek, panie Majcherek. Wobec tego cofam oskarżenie przeciwko Marii Dzierwańskiej. W stosunku do Majcherka Luizego daję nakaz aresztowania pod zarzutem fałszywego oskarżenia i składania fałszywych zeznań. Bądźcie szczęśliwi. Ale Mateńko, czy dasz sobie radę beze mnie? Nic się nie bój, Maniusiu. A my to co? Ja tu jestem dyrektor, a on personel. Dziękuję. Ależ nie ma za co, Maniusiu. Dziękuję wam, pomożcy. My dla nie wszystko. Ładna pomoc. A co się stało? Niech tatuś potrzyma. Przecież woda niezmieniona. Ale ja mam ciebie przedziwnie mokre szczęście. Zygmuś, Marysiu, ja cię bardzo przepraszam. Oj tu, oj tutaj, i tu. Pamiętasz? I tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Pamiętam i nie przeprosiłaś? Ale teraz przeproszę.